Rzut rożny. No jest bramka dla gości. Konieczne wycofanie jest przy piłce Frączek. Strata i jest szansa dla Znicza. Bartosz Sitek. W uliczkę do Jakuba Kosina. Ten był faulowany i będziemy mieli rzut karny dla Zalchemu Znicza. I przed szansą Jakub Kosin. 31. minuta meczu. Jakub Kosin, 1-1. Zalchem Znicz Kłobuck wyrównuje. Będzie rzut rożny dla miejscowych. No i mamy bramkę. Dwa jeden dla Zalchemu Znicza Kłobuck. I proszę Państwa, koniec spotkania. Jesteśmy tuż po meczu. Zalchem Znicz Kłobuck kontra Orzeł Miedary. Drużyna z Kłobucka wygrała dzisiaj 2-1. Na pewno sprawiła miłą niespodziankę kibicom, ale przede wszystkim osobie, która obchodzi dzisiaj 20. urodziny. Piotr Paliwoda, bramkarz Zalchemu Znicza Kłobuck. No, na pewno bardzo fajny prezent. 3 punkty zostają u nas. Nie ukrywam, że jest to duże przebudzenie dla mnie przede wszystkim po ostatnim meczu. No i mam nadzieję, że dalej będziemy kontynuowali tą pasę. Prowadziliście grę, a tutaj straciliście bramkę tą na 1-0, ale daliście radę, pokazaliście charakter, no i ostatecznie 3 punkty zostały w Kłobucku. Oczywiście, że tak, kontrolowaliśmy cały mecz i uważam, że tu nie było żadnego przypadku. Chłopaki się spisali na medal, dostaliśmy bramkę, ale to jest piłka nożna, ważne, że się z tego podnieśliśmy i tyle. Czy będzie świętowanie dzisiaj? No oczywiście, że tak. Urodziny, więc na pewno będziemy świętowali. W takim razie miłej zabawy i kolejnych tak dobrych meczów. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.